Cześć, to MT Urbex. W dzisiejszym odcinku zwiedzimy sobie opuszczony pałac w Boszkowie. Jest z nami dzisiaj Weronika, no i tradycyjnie Tomek. Zwiedzimy sobie dziedziniec. Ładnie tutaj. No. Ogólnie to wygląda jak jakiś cmentarz. Tak. Możliwe. Cmentarz w park. Nie wiem. A tutaj jest w drzewie jest beton. Dziwne. Czy ktoś murował drzewo? Czy to była jakaś, nie wiem, budowla prędzej? Nie. Było tu 6 lat, żeby się nie zwaliło tutaj na mury, nie? No. O to bardziej chodziło, by się tu pochyla. Na tym wieży musi być tutaj pochyla. Pewnie. Ten punkt widokowy na samej głowie, tam malutkie okienka. My to hardcore wejdziemy, nie? A to drabina będzie drewniana, nie? No pewnie, a jak? Tam w nie jest. No jest. My sobie tam wejdziemy, nie? To jakaś fontanna była, malutka. Ja to bym nawet dla do tego tylko nic nie kazał tu. To na tarasie jest krzesło. No, ale to coś się zamiar znowu zostało, ale aż biłem wysypaną na pewno zostanie rano. To jakaś zajazdówka, może tam jest buda z tyłu. I może to jest zajazdówka tej budki. Więc teraz, jak pokazaliśmy wam już pałac z zewnątrz, to wejdziemy sobie do środka. Tutaj buda, pieska, którego już nie ma. Pierwsza chata tu pójdziemy, nie? No. Pierwsza chata tutaj. Co? O. Jest biblioteka jakaś była. Zostało zerwane. Tu jak ładnie. Kominek. O. Jakieś tajemne wejście. No, tu jest zabity gwoździem. Nie tylko. Tu, tu. No, ciekawe co tam było lub jest. Pewnie jakieś pomieszczenie, do którego nie ma dojścia z innej strony. Na pewno. Huh? No.
Połączenie GPS zostało zerwane. Darken. Aha. Oczywiście. To jest przejście. Tylko to było takie przejście na biegu. O, takie na patrz. Zamykasz drzwi. Tak. Nie widać tego, że tu w ogóle jakieś przejście było. Kiedykolwiek. No to miałam tak długo. Wiedziałam, że to było przejście jakiegoś, o którym inni mieli wiedzieć. Przejście po prostu dla mieszkania. To jest nie? No. Tylko tyle. Patrz, tego stropu w ogóle nie ma. Nowy jest, widzisz? Poprzedni cały się zawalił chyba. Tak. Wow. Ładnie. Ciekawe jak to wygląda. Pokój z czerwonymi dywanami. A były chyba te schody kręte, to chyba na tą wieżę, nie? Nie wiem. Wieża mówił, że jest nas... Ale tutaj jest kilka wieży. No. Niższą. Materiały budowlane. To jest to remontowo, nie? Tak. To tutaj jeszcze też miało być do remontu zaraz. No. A, co będą na mnie wjechać? Rzeźby. Wyjeżdżali sobie tutaj. Wysadzali mieszkańca i wyjeżdżali. Teraz sobie pójdziemy piętro wyżej. Drzwi to jest zabarykadowane. Piecyk, taki kominek mały. To teraz się... Ciekawie w jakim co jest tam to krzesło. No kto zrobił zdjęcie? Okno oczywiście zamykamy. Zostawiamy obiekt w takim stanie, w jakim był. Sufino. Malunki, rzeźby.
chciało coś nowoczesnego. Nowe paski. No. Śrubami zakręcane chyba. Połączenie IS zostało zerwane. Czy mapa? Ale to musi warte być. W drewnianej oprawie. W ramce, nie? Ładnie zachowane jest wszystko. Dosyć drobne, na pewno to w drobinie na ścianie. Tak. Wszystko w drobnie masz. To dobry fundy. Meble tego. Jest biblioteka. No, samo wszystko w drobne. Ten kwiatek. Ładna roślina. I od tej pory podlewana. Dbana jest. Okna szczelne. No. Ciepło, no. No, ale bardzo. Czy w ten pokój taki normalnie ładnie odmontować? Łówko wstawić i go wynająć komuś. Wodnych książek nie ma. Krzesełko. No, to pomieszczenie, które jak widać jest wyciszone, odnowione i tylko czeka na położenie parkietu, a co wygląda, albo i czekało kiedyś, jak się cicho tu chodzi, no. Miękko, nie? Ale wszystko jest wymalowane. No. Odnowione wszystko. Tu jakiś film kręcili. Silesia Film Commission. Mamy chyba nie. Może tu pokój odnowili, no potrzeby filmu. Możliwe. A może. Czekaj, Viva jest tam. Tu byliśmy chyba, nie? A nie wiem. Nie, nie byliśmy. To jest pies chyba też. Nie, nie pies. No. Połączenie GPS zostało zerwane. Tak, to jest pies. Z zamknięciem ładnym.
No. Nie ma jakieś... Elektryka tutaj cała. Tak. Czy wytyka, czyli ale to wyrobnia. Rozdzielnia. No. O kurde. Ja przypuszczam, że jakby tutaj powłączać coś, to by... Tutaj pewnie nawet prąd jeszcze jest. No na pewno, bo jakby to kurwa kamery jeszcze. No. Nie tylko alarm. Michał, uważaj. Bo tu... A? Ale być tutaj wbrew pozorom. Żebyś to drzwi otworzył, to słychać. No. Bez biletów. Jeśli już nie mogę doczekać tego. Tak, parkiet spuch. Parkiet tak spuch. Aha. On był chyba zamurowany. Tak. Na pewno. Ciekawe, co z nim jest. Już widzieliśmy takie sobie też. Ale spójrz na sufit. No, masakra tutaj. Od tej palce mozaiki. Patrz, czy gdzieś, nie wiem, łazienka? Coś z tej łazienki? Bo tak. Są róże wodne. Tu jest otwór. Ja wiem, że to miało być cały prysznic. No. Tu jest woda, tak podpięta. No. Czyli to miało być po prostu wielka prysznica. Takiego... Albo też zrobiona taka prowizorka pod tym film. No. To jest długo wyczekiwana wieża. Mamy kolejne piętro. Drzwi chyba. To tam, gdzie te nie, pod tam jest zawalona. Tam te belki pod palce są. Aha. Tam jest kawałek sukcesu do zawalonego. Chcę wchodzić. To nie ten stopień ominie. Co? Ominie schodek. Ten? No ten właśnie, na którym stoisz. Taki pęknięty. Tutaj to samo jest zablokowane wejście. Czyli ta strona chyba całkiem jest w ogóle... No patrz, tu jest już podwórko jakby. No. No. Zeszliśmy już dość wysoko, a dalej końca nie ma. Jesteśmy prawie na ostatnim piętrze.
Masakra. Jest bardzo wysoko. Nie spodziewałem się, że to aż takie wysokie jest. To wszystko takie małe się będzie z góry wydawać. To jest kościół jeszcze czynny. Z tego co widzę. No. Jechałam podobnie, chłopie. Ale to jakie to jest potężne, dopiero widać z góry. No. Tu jest wielka drabina do góry. Ale my wolimy nie korzystać z niej, bo tam jest daleko, daleko. Żeby tako wyjdzie nam jeszcze miłe. A drabina się bardzo chwieje, więc prawie pięty, nie? No. Ale jest taki, wycięty jakby. Jest nasza pani portierka? Tak, portierka. Ochrona obiektu. A nie ma takiej tak, która ma najmniej zupności? Która w razie jakbyśmy się zabili, to będzie wiedziała. Uważaj, bo się zabijesz, Tomek. Wiesz, na do nimi schodzimy, czy nie ma? Nie wiem, chyba na to pójdziemy. Poczekamy na wolnika.